Cześć wszystkim, znowu poziom 7, dalszy ciąg Amayui, Castle Maestra. Dobra, jeżeli oczekujecie dzisiaj akcji w tym odcinku, to możecie go wyłączyć, bo dzisiaj chyba znowu będziemy cały odcinek gadać. Mamy nowe rzeczy. Zacznijmy od tego. Niestety pomyliłem Flame Stone z Flame Skin, więc dzisiaj jeszcze nie rozbudujemy fortu. A szkoda, bo mamy dużo rzeczy, które chciałbym wybudować, a nie możemy, bo nam brakuje miejsca. I szukałem jeszcze raz, naprawdę, nie mamy dostępu do Flameskin. Nie mam, bladego pojęcia, dlaczego on jest dostępny, ten Fort Extension w rozdziale trzecim. Dobra, odpalmy najpierw te rzeczy, żeby nam nie zabrakło potem ważnych rzeczy. I to pewnie będzie trochę eventów. To przejdźmy przez to i zobaczymy, co potem ciekawego możemy zrobić jeszcze. O! To pamiętam, to da nam dostęp do nowego dungeona. To może dzisiaj jednak będzie trochę akcji. Fija jej magię. W sumie można by nazwać tą dziedzinę magii, którą studiuje Fija, na przykład żenomancja. Magia, która powoduje zażenowanie u innych ludzi. Fija, bo znowu coś zdepczesz albo zniszczysz. Diet. Diet, może jednak się odsuń trochę. Diet, cała operacja jest sterowana przez niezrównoważoną psychicznie boginię. Może odsuń się. Nanda, Amaro? Teranka huli agatte. Nanda? Ge... Ro? Oi, mateyo! Jousai ga katabuite ne ka?
団長、調査員がこっちに倒れてきてませんか。やべえぞてめえら、いいから逃げろ。Żyjcie, Swift! My cabbages! Chyba jeszcze poprawiła, żeby przez przypadek coś nie ocalało. せいでもあるんだ。城塞を動かすと知ってたんだから、馬車を移動させておくべきだった。自分のものは自分で守らなきゃならねえ。それが道具であれ、現場であれ、商品であれ、命であれ、そう教え。Nie jest tak, że się cieszę z nieszczęścia dieta, ale cała sytuacja jest dosyć śmieszna. Czekajcie, przewińmy to. Posłuchajmy jeszcze raz tego. Diet. O mój, wszyscy kara, jak wiesz, to tak. Dlatego, kolej, że wytłumaczyć nie trzeba. するのは悪いことじゃねえ。むしろ気にしなきゃいけねえ。同じ間違いを繰り返さないためにもな。だから俺様も自分の荷を守れなかったことを人のせいにするつもりはねえ。Nie wiem, co możemy zrobić, żeby FIA po raz drugi nie rozdeptała czegoś przez przypadek. Najpierw miasto, a potem warsztat. Co będzie następne? しばらくは移動もできないが、雨露さえしのげれば、あとはどうにかなるだろう。ああ、お前の工房を借りる気はねえよ。Naprawione, chyba raczej odbudowane. Ano, dżosajnika. No nie, z pewnością nie. W sumie to już chyba tradycja fortecy, że jak zniszczymy ci dom, to możesz zamieszkać u nas. Tak, 妙にたくましくなりやがって。まあ、それも悪くねえか。無事だった商品を一時的に保管する場所も必要だしね。しばらく世話になるから、よろしく頼む。おいおい、急に張り切りやがって。これが目的でわざとやったんじゃないだろうな。これはきっと縁だね。何せ私は縁結びの神様だから、つまり私のおかげ。
ディート。気にすんな、神様に縁を結ばれたんじゃしょうがねえ。Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Uruse! Sasso to sanio nie harzo! O, diet jest gentlemanem. Watashi mo tezudau! Kore kara yoroshiku ne, Dito! Nie będzie się wydzierał na Fio. A, yoroshiku tanou ze, Jojan. Dobra. Arigato, sumanai na. Hoka ni tanomu tokoro ga nakute. Przedłeś to taki kawał w całej, w tej ciężkiej zbroi. Warewale mo, anata gata o teki to miru ka dou ka mayou tokoro dewa arimasu ga, bussi wa fusoku shite iru mono de. Niedługo się dowiemy. Z jakiegoś powodu to nam odblokowało nowe miejsce. Dobra, trzy rzeczy się wydarzyły. Po pierwsze, Avaro chce zbudować system dostarczania ciepłej wody. Stwierdził, że w fortecy jest dużo miejsc, które wydalają ciepło zbędne, więc jeżeli przeprowadzi przez nie wodę, to zaopatrzy wodę fortecę w ciepłą wodę. Jedyne co potrzebuje, to dobrego źródła czystej wody i żeby to zrobić, będzie musiał udać się do środka i tak, i znaleźć coś. Okej, co to jest Crudive Arena? Nie pamiętam tego miejsca, nie wiem kiedy się odblokowało. Dobra, nieważne. Poza tym zbudowaliśmy dźwig i wzięli się do roboty za podnoszenie fortecy. Dźwig był zasilany magicznie, więc Fia nim operowała. I tak się podekscytowała, że troszkę dała za dużo mocy i forteca zaczęła się przechylać. Na dole natomiast Dit obserwował całą sytuację, bo był bardzo zainteresowany, jak dźwig będzie działał, i niestety nie zareagował wystarczająco szybko na przychylającą się fortecę i forteca runęła na jego warsztat. Dit był tym bardzo zachwycony. Czy mogę przewinąć? Jak daleko to przewiję? Chyba niezbyt daleko. Dobra, Diet był bardzo tym oczywiście zachwycony. Avaro i Fia przeprosili go za całą sytuację i zaprosili, żeby póki co, dopóki jego warsztat nieruchomy nie zostanie naprawiony, to żeby zamieszkał w fortecy. I Diet w sumie zgodził się. Poza tym przyszedł jeszcze żołnierz z... Poza tym przyszli żołnierze z Lauruso, powiedzieli, że jest tak, potrzebowali lekarstw na poparzenia i Avaro przygotował je dla nich. Powiedzieli, nie wiedzą, że czy traktować ich jako przeciwników, ale
fortecę, ale po prostu potrzebują pomocy i dlatego się zgłosili do fortecy. Dobra. Czy to poprawiło jakoś twoje zasoby? Czy masz coś ciekawego? Masz nowe macy, super. Tak, nadal nie sprzedajesz ore, ale sprzedajesz trochę inne rzeczy, na przykład good dirt, good clay i tak dalej. Jeżeli będziemy potrzebowali jakichś rzeczy, to możemy się do niego udać. Z itemów... właśnie, przydałoby się heat slave również jeszcze kupić. Tak. To wszystko mamy, tarcze mamy. Clothes, magical armor. To możemy dla dieta kupić. A na razie nie mamy kasy. To również chyba dla dieta będzie dobre. Dobra. Ta, zajrzyjmy jeszcze do warsztatu. Large potion. Dobra. HP supplement. Suplementy, okej, też poróbmy, przydadzą się. Dobra, i teraz ciekawsze rzeczy. Flare sword. To chyba lepszony ognisty miecz? A nie. To jest taki sam, jaki ma obecnie. Dobra, to później. Myrtle Axis Bow. To jest łuk dla dieta, który zadaje void damage. To zróbmy. Rapid Fire Bow. To jest również łuk dla dieta, tylko ma flurry, czyli może ma szansę na dodatkowe ataki. Serpent Leather. Armor. Zobaczmy, czy Serpent Fang jeszcze do czegoś potrzebujemy. Chyba nie. Warrior Shield możemy kolejne zrobić. Zróbmy jedno. Lizard Boots. To chyba się przyda. Warrior Shoes. Dobra. Rune Mail. Również dla dieta. Dobra, zróbmy to i to. Co jeszcze mamy? Large Shield. Chyba upgrade dla Avaro. Firewalk Bracelets. Dawaj. I dalej pozostają budynki, których na razie chyba nie będę robił, bo i tak nie mamy miejsca. Dobra, Flare Sword w sumie tani jest, zróbmy. Dobra. Mamy dużo Earth Stone'ów. O właśnie, czy możemy coś zniszczyć? Broken Axis Hammer. Broken Bow. Broken Katana. Dobra. I tak. Shield. Zobaczmy, czy to się opłaca. Jest dokładnie takie samo jak Tower Shield. Więc chyba... nie. Dobra, Warrior Shield. Daje dodatkową siłę. To może się przydać paru osobom. Bardziej ofensywnym. Dobra, a co do zbroi? Avaro, nie wiem czy mu chcę... Może dajmy mu jakąś lepszą zbroję. Coś w sumie, co by dało mu dodatkowy resistance, nie byłoby źle. Tak, Avaro nie może nosić ciężkich zbroi chyba. Tak, to są ciężkie zbroje. On może tylko średnie nosić. Dobra, Warrior Armor. Dałoby mu dodatkowy resistance.
Zmniejszy agility. Dobra, to może to ulepszmy, zobaczmy. Warrior Armor, co nam to da? Wytrzymałość i agility. Używamy Firestone'ów. Mamy je na razie. Dobra, mamy, właśnie, mamy Thunderstone'y, to przy okazji weźmy Judgment Tone. Ulepszmy na tyle, żeby mieć czar z niego. To daje również spory bonus do inteligencji. Dobra. Możemy Rapid Fire Bow ulepszyć. Flurry 2, okej. Okay. Coś jeszcze możemy ulepszyć? Właśnie, może ten łuk dla Fii mechaniczny. Dużo będzie miała hita z tym. To się przyda na pewno na tej nietoperze. Coś jeszcze chcemy? Waterjet Cleaver. W sumie spoko, ale chyba przyjdzie taki... Przyszedł chyba moment, że będziemy wyrywkowo upgrade'ować rzeczy. Bo już naprawdę mamy tyle różnych broni, że już trochę za dużo byłoby czasu, żeby wszystko zupgrade'ować. Dobra, mirtilowe rzeczy, mirtilowy miecz. To się na pewno przyda, upgrade. Co to wydaje? Trochę więcej siły. Masz lepsze miecze, które też mają dużo siły. Dobra, Myrtle Axis Bow. Dobra. To w sumie tyle. Tak, tobie mieliśmy dać Warrior Armor. Na to, że Technomancer Armor jest we wszystkim gorsze. Tylko dałoby mu plus jeden do agility, to co nie ma dużego znaczenia. Dobra. Diet. Masz plate mail, ale mamy lepsze już rzeczy. Mamy rune mail. Z jakiegoś powodu rune mail ma mniej constitution, ale więcej resistance i agility. To... Tak, masz dużo constitution, to przyda się to trochę zamienić na resistance. Dobra, czy możemy to zupgrade'ować? Holy. Nie. Plate mail moglibyśmy za ice zupgrade'ować, ale to agility nie ma znaczenia. Black steel plate. Dobra, nie. To jeszcze tak, equipment. Ty weź shield, warrior shield już masz. Ty weź też warrior shield. Zmniejszy to twoje evasion, ale daje ci dodatkową siłę. Dobra, shoes. Może masz jakieś lepsze warrior shoes. Dodatkowe wytrzymałość. Dobra. A co możemy, czy możemy to zupgrade'ować, Warrior Shoes? Nie za bardzo. Potrzebowalibyśmy Thunderstone'ów. Dobra, Magician Shoes? To tak, pewnie na przyszłość będziemy chcieli zupgrade'ować, bo to da nam bonusy dla Mikiju. Mam jeszcze lepsze buty dla Dieta. Tak, więcej resistance i barrow mu dają. Dobra. Czy możemy je zupgrade'ować? Możemy. Czekajcie jeszcze raz, co nam to da. Więcej wytrzymałości, resistance, agility, HP. Dobra. Coś jeszcze za Earthstone? Nie za bardzo. Dobra, wiecie co? Mamy jeszcze trochę czasu. Zróbmy coś ciekawego. Następny odcinek zrobimy na pogadanki.
Wejdźmy tutaj. Brzmi jak Factorio. Super, dobra. Dobra, Avaro, biegnij. Będziesz nam nadganiał expa. Czy mamy tutaj jakieś wartych przeciwników do łapania? Wygląda na to, że nie. Wszystko pierwszopoziomowe jest. Dobra. Diet. Dajmy ci rapid fire. Na razie to najlepsza twoja broń. Dobra, kto jeszcze ma mały poziom? Kisnir, weź Thunderclap, katanę. Okej, w sam raz. I może jeszcze Nikiu, Judgment Tome. Wesprzesz dieta. Dobra, myślę, że tyle powinno wystarczyć ludzi. Dobra. Blade Dance. Nie bawimy się, od razu ich rozwalamy. To tutaj. Kodo kaishi da. Aż odporność na psychiczną. Dobra. Zmienimy na Myrtle, to na pewno lepiej zadziała. A, mamy dwa Myrtle Axis, on standardowo miał Myrtle Axis, nie zauważyłem. Jedno z nich będziemy mogli rozwalić w takim razie. Projectile Defense, ok. Przyda się tutaj ktoś z młotem. Albo z czymś innym. Bouncing Snowman. Okej. Dobra. Majki będzie miała ciężko. Dobra, może wyślijmy im trochę pomocy w takim razie. Fia. Shutsugeki tutaj i... Tak. Czy oni mają odporność na ziemię? Tak. Więc Skaryna się na nic nie zda. Niebieski chłopiec. Musisz atakować ich wręcz. Dobra, spróbuj. Hmm.
Chociaż tego chyba mógł rozwalić na odległość. Momencik. Też ma wrażliwość, znaczy odporny jest na ice. Dobra. Nie, to momencik. Zróbmy to inaczej. Idziesz tutaj. Tutaj walnijmy Rarin. I rozwal tego gościa. Dobra. Okej, okay, masz wrażliwość na pioruny. To powinno zadziałać. Dobra. Broń się. Kodo kaishita. Dobra. Ore no deban da na. Dobra, walcz z tym. Na ile to będzie skuteczne? Nie bardzo. Dobra. Okej, dobry level up. Mikiu. Thunder Judgment. Użyj Bouncing Snowman. To powinno go zdzielić nieźle. Obarwiasz trochę z powrotem, ale... ale powinnaś mieć decoy, tak? Tak. Możemy też Ice Shield dać ci. I dobra. Okej. Okay. Powinna przeżyć nawet kolejny atak. Znaczy kontrę. Dobra, Fia. Ty idź sobie. Nikt cię nie potrzebuje. Diet, nic tutaj nie zrobisz. Cofnij się tutaj. Dobra, spróbuj to przeżyć, Miki. Majki. Okej. Okay. Nech. Dobra, tutaj ponaprawiamy rzeczy. Słodkości. Dobra, ty lecz się. Możesz iść dalej. Dobra, przytrzymaj go tutaj. Że jak ci wejdzie Pierce, to może nawet zadasz jakieś obrażenia. A, to będzie bardzo ciekawe starcie. Niebieski chłopiec zdecydowanie potrzebuje upgrade'ów do wszystkiego. O nie. Jeden hapek. Wow. No o to chodziło. Źle. 10% szansy czy coś takiego na to? Dobra. Trochę przyspieszmy. Dobra. A właśnie, co tu robimy? A Varo tak, rozkłada rury z dostępem do świeżej wody. Okazało się, że jakieś rury już tutaj istniały. Tylko, że nie da się ich użyć, bo są wszystkie zatkane.
więc Avaro idzie od punktu do punktu i stawia nowe rury. Dobra. No, znowu Pierce wszedł, ładnie. Szkoda, że go nie zabijesz w ten sposób. Runner, siądź sobie tutaj. Coś może znajdziemy ci do roboty. Dobra, Mikiu. Nic tu nie mamy. Dobra, spróbuj jeszcze raz. Może jakieś ekspy dostaniesz dodatkowe. A, świetnie. Dobra, ty sobie lepiej poradzisz z nim? Dużo lepiej. Trzeba było tak od razu. Może wyślijmy ją tutaj. Może się przydać. Tam. Dobra. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. O, jest coś nowego. Dobra. A może się przydać pomoc Kisnir. A to co? Wygląda jak problemy dla Miki. Na Yuiki zawsze to działało. Może rozpoznaje, tylko że ma to gdzieś. Dobra, Ranri, leć tutaj. Chyba nie zaraz będziesz potrzebna. Przy zbieraniu zwłok Miki. Dobra. O! Ice'em atakujesz, więc Mona prawie nam w ogóle nie zadasz obrażeń. Okej, Miki, no to... A nie, to jest Crazy Knight. Okej, to dlatego. Myślałem, że tu już golem. Czy to ją zabije? Nie. Dobra, czaruj. A teraz pewnie golem zaatakuje. I to już nie będzie chyba tak fajne. 23. Atakuje ziemią. Może się bronić? Nie, spróbujmy zadać mu obrażenia. 13 razy 2 powinna to przeżyć. Bardziej, jeżeli tarcza będzie chodzić. Ładnie. Dobra, co tutaj mamy? Rzeczy, super. Ranri. Okej. W sumie mamy dużo many. Właśnie, muszę sobie zrobić trochę farmienie tamtych nietoperzy wkurzających z tamtej poprzedniej mapy, ponieważ one miały trzeci poziom i miały typ normal. Można ich użyć do podbijania cepeków Yuiri. Więc to się nam przyda w przyszłości.
Mógłby mieć zarówno Shockwave, jak i Cyclone naraz wyekwipowane. Dobra, spróbuj to wciągnąć, Runry. A, Prevail mu się włączyło. Tak lepiej. Okej, nie pamiętam, co to robiło. Dobra, w sumie może się to wydawać mało znaczące, ale w przyszłości będzie miało znaczenie. Niektóre rzeczy, które znajdują się w forcie, nie słuchają Fii i to nie jest żaden błąd czy to, że się zepsuły. Po prostu Fia nie kontroluje wszystkiego w forcie. To jest ważna wskazówka na przyszłość. Dobra, zbierz tutaj Miki. 30 klej, okej. Okay. Miło. Reaction skill, super. Dobra, pozbierajmy tutaj słodkości. Albo nie. Dobra, ty już nie będziesz potrzebny. O, nie. Tego się nie spodziewałem. Na szczęście mieliśmy młot. Dobry level up, dobry. Na szczęście mieliśmy wyekwipowany młot antykonstruktowy. Okej, tu jest jeszcze jedna mała przeszkoda. Runry, wyekwipuj leczenie i możesz tutaj pomóc troszkę. Broken cleaver przyda się. Kto ma mniejszy level? Nie wiem, Mikiu. Rzadziej będziemy jej używać do walki, to niech się szkoli, dopóki może. Dobra. 100%. Więc nie mamy już nic ukrytego na mapie. Dobra, i chyba wszystko generalnie. Tak, wszystkie słodkości pozbierane. To bierzemy się za misję i spadamy stąd. Okej. Miło z jej strony. Jak ktoś zdążył już zapomnieć, że Ior się nie kąpie. Dobra, to powinno być wszystko. Ciekawe, czy ich pokonać w 15 tur. Chyba tak. Dobra, zobaczymy.
Sayonara. Super. Dobra, czy coś się odblokowało? Tak, łaźnie się odblokowały. Wiecie, co to oznacza. Jesteśmy w rozdziale, kiedy już się zaczynają robić hentajowe rzeczy. Łaźnie to tradycyjnie najbardziej hentajowe miejsce możliwe. Dobra, nieważne. Następny odcinek widzę, że będziemy mieli dużo do ogadania. Nie tylko tutaj, w fortecy. Ale dobra. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!